cokolwiek. Jest jedyny wyjątek. Sejm ma możliwość uchwalania wysokości podatków, to znaczy konkretnych stawek. Poza tym Sejm nie ma żadnego wpływu na treść ustaw. Może je tylko w całości przyjąć albo odrzucić, czyli pełni rolę takiej funkcji kasacyjnej. Jest jeszcze oczywiście weto prezydenta, które też można odrzucić kwalifikowaną większością Zgromadzenia Narodowego. Konstytucja wprowadza konsekwentnie Zgromadzenie Narodowe, czyli obrady połączonych izb Sejmu i Senatu. Wymienia wiele konkretnych funkcji, w których Zgromadzenie Narodowe ma swoje właściwości, ma swoje kompetencje. Ale myślę, że najistotniejszym punktem, takim nowym tej konstytucji jest to, że wprowadza się bardzo konsekwentnie decentralizację państwa poprzez instytucję ziemi. 12 ziemi, które odpowiadają dużym regionom, oczywiście połączonych wspólną historią, kulturą i tak dalej, jak Małopolska, Wielkopolska, Pomorze Zachodnie i tak dalej, i tak dalej. Wyposażonych w możliwość uchwalania swoich statutów, czyli czegoś w rodzaju konstytucji. I do ziemi należy wszystko to, co nie jest zastrzeżone wyraźnie do kompetencji państwa, władz centralnych. Co na tym idzie, ziemie mają bardzo dużą możliwość stanowienia swoich przepisów prawa miejscowego, konkurowania między sobą na wielu polach, politycznym, gospodarczym, ekonomicznym itd., itd. Oczywiście przy zachowywaniu w każdym przypadku zgodności statutu oraz ustaw ziemskich z konstytucją i ustawami państwowymi. Nie może być innej możliwości, ponieważ gdyby to było, gdyby się zdarzyło, że te statuty są sprzeczne z konstytucją albo z ustawami państwowymi, wówczas prowadziłoby to do faktycznej pewnej utraty suwerenności państwa wewnętrznej na rzecz ziem, co oczywiście jest niedopuszczalne. Konstytucja zabrania w sposób oczywisty zabrania jakichkolwiek działań zmierzających do oderwania całości lub części terytorium od państwa polskiego, czyli na przykład właśnie tychże ziem. Ziemia, jak powiedziałem, jest wam deleguje pod dwóch ziem, ustanawia według swojego statutu, deleguje do Senatu dwóch senatorów. Dodatkowo sześciu senatorów jest wybieranych w okręgach polonijnych, zaraz o tym powiem szerzej, bo to jest też, myślę, dość istotna kwestia. Dodatkowo Senat składa się także z byłych szefów urzędów konstytucyjnych, jest ich niewiele w tym przypadku, bo tylko cztery, jeśli mam pamięć, mnie nie mieli, czyli byli prezydenci, byli prezesi Najwyższej Izby Kontroli, byli prezesi Narodowego Banku Polskiego i byli marszałkowie Sejmu, o ile sprawowali przynajmniej przez 3 lata swoją funkcję. Chodzi o to, żeby Sejm tam sobie nie żonglował tymi kandydatami tak, żeby potem tych dodatkowych senatorów tworzyć. Konstytucja wprowadza minimalną liczbę senatorów, to znaczy 36, no bo ona może się zmieniać w zależności od tego, ile jest tych byłych prezydentów i innych szefów centralnych. Generalna zasada też jest taka, że senatorem czynnym się jest do 80 roku życia, natomiast potem się jest senatorem honorowym, czyli nie ma się prawo głosu, dyskusji, nie ma się prawa głosu. Tutaj jest pierwsza ta odmienność delikatna od projektu programu KNP. On przewidywał 32 senatorów. Tutaj jest przewidywanych minimalnie 36, dlatego że 24 pochodzi z ziemi, 6 z okręgów polonijnych. To już mamy 30 osób, no i jest jeszcze ten margines tych 6 osób lub więcej dla funkcji byłych urzędników centralnych organów państwa. Sejm składa się, uwaga, ze 162 posłów, skąd taka dziwna liczba? Stąd, że mamy 12 ziem, w każdej wybieramy po 12 posłów, co nam daje 114. Natomiast tworzymy dodatkowo tak zwane specjalne okręgi polonijne. O co chodzi? To jest taka stara koncepcja, która od czasu do czasu jest odgrzewana i ostatnio lansowana też od czasu do czasu, na przykład przez pana redaktora Stanisława Michalkiewicza, która polega na tym, żeby zapewnić Polonii też możliwość udziału w życiu politycznym Polski poprzez wybór przedstawicieli do Sejmu w postaci 3 posłów z kręgu okręgu, który stanowi pojedynczy kontynent zamieszkały, czyli 6 kontynentów bez Antarktydy. 6 kontynentów daje nam 18 posłów, stąd 18 plus 144 daje nam 162. I to jest druga odmienność i to są wszystkie odmienności wobec programu, jaki został ogłoszony przez naszą partię. Będę rekomendował głęboko, aby uwzględnione te zmiany z tego powodu, że takie założenia dają nam nieprawdopodobne poparcie u Polonii. Za tym poparciem będą szły oczywiście pieniądze. Natomiast będziemy jedyną polską partią, która zaproponuje czynny udział polityczny Polonii na kontynentach w życiu politycznym.
I ta stara koncepcja, jak sądzę, po raz pierwszy znajduje wyraz w programie konstytucyjnym. Projekt składa się z 20 punktów, czy jak to woli, rozdziałów składających się od dwóch do kilkunastu artykułów. Tutaj są takie typowe rozdziały jak państwo, jak prawa kardynalne, jak stany nadzwyczajne, Sejm i Senat, ale są też takie szczególne punkty, jak na przykład ziemie polskie, kompetencje, podział kompetencji między ziemię a państwo, czyli szczegółowe, dokładne rozgraniczenie tego, co należy do właściwości władz centralnych, czyli Sejmu, Senatu, Prezydenta i możliwości stanowienia przez nich prawa, a co należy do ziem i w jakim zakresie mają one autonomię. Jak już podkreślałem, starałem się przyjąć takie założenia, że ziemie mają jak największą autonomię, jak największą możliwość stanowienia o swoich sprawach, bez możliwości niejako secesji, prawda? Czyli prawo centralne, oczywiście prawo państwowe ma zawsze przewagę i głos decydujący ponad prawem ziemskim. Duża swoboda oczywiście samorządów i tak dalej, i tak dalej. Jest też taki ciekawy punkt pod tytułem zbrodnie stanu. Ja myślę, że w tym gronie tutaj wzbudziłem pewne zainteresowanie. Chodzi o to, że za takie postępki, które rzeczywiście są najcięższymi wykroczeniami przeciwko suwerenności państwa przede wszystkim, grożą konkretne, bardzo ciężkie kary, z karą śmierci włącznie. Oczywiście tutaj ostatecznie odnośne władze zdecydują, w których miejscach te punkty należy dodać, ale na pewno wydaje mi się, że za zdradę stanu oraz za próby pozbawienia suwerenności lub oderwania części lub fragmentu państwa od jego terytorium, też taka kara powinna być przewidywana, więc punkt zbrodnie stanu. Proszę Państwa, a więc o Sejmie i Senacie w skrócie powiedziałem. Prezydent ma władzę bardzo szeroką. Domniemywa się, że wszystkie właściwości, które i kompetencje, które nie zostały zastrzeżone do kompetencji innych władz państwowych, są po stronie, należą do właściwości prezydenta. Jeszcze może taka uwaga. Projekt proponuje i przedkłada to, aby wszystkie urzędy wybieralne prezydent, posłowie, bo senatorowie są niejako dożywotnio ustanawiani, i inne urzędy obieralne, były to urzędy jednokadencyjne. Z tego prostego powodu, że taka sytuacja, takie rozwiązanie powoduje, iż osoba wraz z momentem wybrania jej na dany urząd niejako odrywa się po pierwsze od partii, to znaczy przestaje być niejako uzależniona od swojej partii, ponieważ już nie musi na przykład, nie wiem, podlizywać się chociażby szefowi partii, żeby dostać nominację na kolejną kadencję. A po drugie, co najistotniejsze, działa przede wszystkim ze swoim sumieniem, rozsądkiem i rozumem. Nie musi się już podlizywać wyborcom. Innymi słowy, każdy kandydat na przykład na posła dostaje jedyną niepowtarzalną szansę, żeby coś zrobić dobrego w tym kraju i albo ją wykorzysta i przejdzie do historii, albo, że tak powiem, zawali sprawę i przejdzie do mroku w historii. To jest propozycja, mówiąc krótko, zmierzająca do odpartyjnienia i do pozbawienia wpływu w szerokiej opinii publicznej, innym słowy do jak największego zmniejszenia populizmu wśród kandydatów na polityków różnego szczebla i różnego stopnia. Są zapisane bardzo szeroko i bardzo dokładnie, jak sądzę, wolności i prawa obywatelskie i polityczne w taki sposób, aby one zabezpieczały w jak największej liczbie możliwości państwo od różnych pomysłów narzucania nam swojego widzimisię dla naszego dobra wbrew naszej woli. Jednym z takich punktów na przykład jest to, że żadna władza nie może nikogo zmuszać, na nikogo nakładać obowiązku do korzystania z jakichkolwiek usług lub świadczeń, co na przykład będzie znajdowało wyraz w tym, że no poza przypadkami, kiedy sąd zasądzi pewne obowiązkowe, nie wiem, prace społeczne czy coś w tym stylu, bo to musi być. To będzie nas uwalniało na przykład od takiej sytuacji, kiedy ustawy będą nakładały obowiązek ubezpieczenia, czy to społecznego, czy OC, czy jakiegokolwiek innego, ponieważ jest to też rodzaj usługi i świadczenia. Podobnie projekt przewiduje także zakaz nakładania obowiązków świadczenia pewnych usług lub pewnej działalności. To w kontekście na przykład tego, że zmusza się na przykład aptekarzy, żeby sprzedawali jakieś tam środki na przykład poporonne i tak dalej. Nikogo nie można do tego zmuszać. Każdy może prowadzić działalność gospodarczą tylko w takim zakresie, w jakim uznaje za stosowne i w jakim po prostu chce to robić. Państwo nie może tutaj ingerować. To są to przykładowe zapisy. Nie chcę zabierać dużo czasu, bo projekt będzie przekazany do dalszych konsultacji, natomiast jeszcze na koniec właśnie dwie kwestie. Po pierwsze, jeśli chodzi o dalsze prace, to kolejnym elementem, kolejną częścią tej pracy będzie drugi niejako punkt tej naszej karty wolności, czyli skoro mamy już konstytucję, to kolejny punkt będzie to ordynacja gospodarcza.
która oczywiście bazując na dobrych doświadczeniach, w szczególności ustawy Mieczysława Wilczka, będzie wprowadzała jak największą wolność gospodarczą. A więc drugi punkt tej karty wolności po konstytucji, do którego teraz, do prac, nad którym teraz przystąpię, to będzie ordynacja gospodarcza. W dalszej kolejności zobaczymy, kiedy uda to się zrobić, że ordynacja podatkowa i być może ordynacja wyborcza. Mając tak już cztery elementy tego naszego pakietu karty wolności, jak sądzę, będziemy mogli prezentować na zewnątrz pełną, zwartą, spójną koncepcję wizji państwa i wszystkich wolności gwarantowanych na najwyższym poziomie. I to jest jedna uwaga końcowa, a druga uwaga końcowa poddaje głęboko pod rozwagę i analizę zarządowi partii, jakikolwiek on dzisiaj zostanie wyłoniony, aby kwestię konstytucji państwa polskiego poruszył na marcowym kongresie prawicy. Wydaje mi się bowiem osobiście, że wystąpienie z takim konkretnym projektem może nam zjednać bardzo wiele sympatii wśród środowisk prawicowych, nawet jeśli nie przekładających w jakieś konkretne działania, to przynajmniej w ciche poparcie. Dlatego bardzo proszę, aby zarząd rozważył taką opcję, iż na kongresie prawicy w marcu przedstawimy taki punkt programu jako swój, że tak powiem, wkład, swoją wartość dodaną. No i cóż, ja bym tak mógł jeszcze pewnie ze 3 godziny, ale to nie o to chodzi. Mam nadzieję, że każdy, kto będzie tylko chciał, to będzie mógł się z tym projektem zapoznać, wnieść swoje uwagi, poprawki i tak dalej, licząc na konstruktywne państwa opinie. Dziękuję bardzo za głos. Dziękuję.